Witajcie. Ostatnio pokazywałam Wam mój pierwszy album pop-up i od tamtego czasu zupełnie przepadłam w tym świecie. Tym razem poszłam o krok dalej i postanowiłam stworzyć album, który będzie bardziej przypominał klasyczne książki pop-up. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak mi to wyszło, to zapraszam Was do oglądania. Album powstał z kolekcji urodzinowej i tak się szczęśliwie złożyło, że w dniu publikacji tego filmu akurat właśnie mam urodziny, więc wszystko jest w temacie. Największym wyzwaniem przy tworzeniu tego albumu było bindowanie, które jest moją improwizacją. W albumach pop-up najważniejsze jest, aby strony rozkładały się na płasko, tak żeby elementy mogły się do końca otworzyć. Dlatego, tak jak widzicie, to nie jest hidden hinge, tylko to jest bindowanie, które robiłam samodzielnie improwizując. Elementy konstrukcyjne oraz grzbiet od dołu są podklejone przezroczystą taśmą klejącą, tak żeby podczas pracy nie poprzerywały się kartki. Najtrudniejsza była odpowiednia konstrukcja okładki i grzbietu, dlatego że one muszą być idealnie spasowane, żeby te strony mogły się otwierać w taki sposób i przekładając, żeby wszystko pracowało dobrze. Na pierwszej stronie przyklejona jest karta z kolekcji z miejscem na wpisanie życzeń. Projektując bindowanie, mimo wszystko chciałam, żeby w stronach były kieszenie. A więc w każdej z nich jest mata na zdjęcia. Elementy pop-up są na co drugiej stronie, a na pozostałych chciałam, żeby było dużo miejsca na zdjęcia. To miało też techniczne znaczenie, dlatego że, tak jak tutaj widzicie, podstawą jest sam papier z kolekcji, a nie papier bazowy. To też z tego powodu, żeby pop-upy działały lepiej. Na stronach pop-up miejsca na zdjęcia to są tylko zaślepki, dlatego że można te kartki, które są zwykłymi kartkami ksero, powyciągać i tam bezpośrednio wsadzić zdjęcie w narożniki. Po prostu nie chciałam tutaj przykleić bezpośrednio do strony mat, bo wydało mi się to takie zachowujące większą spójność. No i następna strona, czyli strona albumowa, właśnie z miejscami głównie na zdjęcia. Tutaj już z kolei na papier bazowy przyklejałam maty i one, tak jak zwykle u mnie, są troszeczkę większe niż zdjęcia. Zdjęcia w tym wypadku się nie wkłada, tylko przykleja i zostają małe rameczki. A to mój ulubiony pop-up. Taki był zamysł, aby temu królikowi uciekały balony z łapki. No i tak naprawdę ta animacja otwierania jest ważniejsza niż sam efekt już po otwarciu. Natomiast ten konkretny element jest raczej przeznaczony do oglądania z góry. Bo tak naprawdę różne pop-upy są przeznaczone do oglądania z różnych stron. Do każdego z balonów jest przywiązana gumka. Wydaje mi się, że daje to dość realistyczny efekt. No i znów strona albumowa. Większość z nich, oprócz miejsca na zdjęcia, ma również kieszonkę. Do tej konkretnej włożyłam taga, który z jednej strony ma papier z kolekcji, a z drugiej miejsce na napisanie wspomnień. W przypadku kolejnego pop-upu zdjęcia możemy umieścić również bezpośrednio na nim. Wydaje mi się też, że ta scena robi największy efekt wow. Te dwie ramki, które się podnoszą, są również ramkami pod zdjęcia. Oraz, żeby efekt był fajniejszy, są też podklejone folią. Ale przez to, że umieszczone w nich zdjęcia będą trochę głębiej, to zyskają one właśnie taki efekt paralaksy, głębi. Papier zdobiący strony albumowe nawiązuje wzorami do sąsiadujących do nich stron. No i w wypadku tej pracy użyłam bardzo dużo naklejek, dodatków, co tylko miałam, banerki. Ale praca o tematyce imprezy urodzinowej, więc można zaszaleć. Na ten pop-up najlepiej patrzeć od góry i to jest urodzinowy namiot, z którego wychodzi niedźwiedź. Pokazuję tutaj od dołu, dlatego żebyście mogli zobaczyć ten ruch, o który mi chodziło. Czyli taki efekt, jakby on wyskakiwał praktycznie z tego namiotu. Ten namiot nie jest stożkiem, on ma kilka płaszczyzn, tak jak właśnie namioty, które przyczepi się do podłoża śledziami. Chciałam, żeby maty umieszczone w stronach też były dodatkową ozdobą. Stąd te kółeczka, które dość mocno wystają. A na nich przyklejone są naklejki z kolekcji. Z jednej strony zazwyczaj jest obrazek, a z drugiej jakiś tekst. Każda mata pomieści jedno zdjęcie 10x10 oraz jedno zdjęcie 10x15. No i ostatni pop-up, na który najlepiej tym razem patrzeć z boku.
Jest to taki lewitujący talerz z kawałkiem tortu. No a ponieważ to jest tort urodzinowy, to na jego szczycie znalazła się też świeczka. Ten konkretny element jest chyba najbardziej zaawansowany z całego albumu. Dlatego, że jest tutaj kilka rozwiązań, które są połączone ze sobą w całość. Z tego, co się zdążyłam nauczyć o pop-upach, to talerz to tak naprawdę jest element, który nazywany jest floating plane. Wielu takich technicznych aspektów nauczyłam się z kanałów, o których mówiłam Wam już ostatnim razem, a które z przyjemnością podlinkuję Wam w opisie. Jeden z nich należy do Matthew Reinharda, który jest po prostu mistrzem w swojej kategorii. Ostatnio nie mogłam się powstrzymać i kupiłam jedną z jego książek pop-up i to jest petarda. Można je też obejrzeć na YouTubie. Ale dobra, podsumowując, ten album zmieści ponad 50 zdjęć, a robienie go było cudowną przygodą. Chociaż nie obyło się bez kilku problemów. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, to dawajcie łapki w górę. Jak zwykle z przyjemnością przeczytam Wasze opinie na jego temat. A teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem.